Siemanko drodzy widzowie, witam was serdecznie z Iskra Fight Club, jest ze mną Damian Janikowski, siemanko. Siemanko, witam, cześć. Niebawem Gliwice, jaki etap przygotowań teraz, Damian? Wiesz co, no teraz jest najcięższy, bo to został miesiąc tak naprawdę i to jest ten etap najcięższych treningów wytrzymałościowych, dynamicznych, no i sparingi, nie? Także mam nadzieję, że będzie dobrze, będzie petarda, bo w tym momencie, naprawdę jestem na... Jak to się mówi, na takim jakby wysokim zmęczeniu i w dobrym mega treningu. Kogo sobie tutaj ściągnąłeś, ewentualnie kto imituje ci Tomka Romanowskiego? Wiesz co, no mam tutaj Maxima i Hugo, no to dwóch jakby zagranicznych, małych, krępych, bijących z odwrotnej pozycji, dobrze bijących, a tak naprawdę głównym sparring partnerem to jest Tymoteusz Łopaczyk. Najlepszy tutaj u nas w klubie pięściarz, właśnie stojący w odwrotnej pozycji. Zadowolony jesteś, że znalazłeś się na tej karcie w Gliwicach? Pamiętam, że rozmawialiśmy przed stadionem, no i tam trochę byłeś, można powiedzieć, rozczarowany, że nie macie na tej rozpisce. Teraz jest ta coroczna duża gala w Gliwicach, gdzie już jest twoja walka i w zasadzie, no kurczę, jest to walka o chyba pretendenta kolejnego do walki o pas. Jak ty to widzisz? Fajnie, wiesz, bardzo się cieszę. No poukładało się, jak się poukładało. No tam jakby, wiesz, przyjąłem to na klatę, że nie byłem w rozpisce na tej gali na stadionie, ale biłem się na następnej, więc tak jak powiedziałem wcześniej, no czymś, no federacja ma wielu zawodników i każda gala i wiesz, każde miejsce musi być jakimiś nazwiskami dobrymi, jak to się mówi, rozpowszechniona. Fajnie udało się, wiesz, walka w lipcu wygrana i kolejny czas, kolejne miesiące, to akurat był właśnie teraz na tą grudniową. Bardzo dobry przeciwnik, cieszę się, że może być to, wiesz, walka, jeśli chodzi o pretendenta do walki o pas, bo wiesz, jakby numer 5 no, atakuje numer 2, a później załóżmy z wygranej walki można spokojnie atakować walkę o pas, także duża jakby... Duże wyzwanie przede mną i bardzo fajna okazja do tego, żeby zbliżyć się o walkę o pas. Właśnie tak blisko chyba jeszcze nie byłeś, jeśli chodzi o... Jeszcze niedawno w rankingu mnie nie było, ale jestem. Ale jesteś. I co o Tomku Romanowskim powiesz? No, jeszcze nie tak dawno to był półśredni, mówi się o nim, że jest takim małym średnim, ale kurczę, odnajduje się bardzo dobrze w tej wadze 8-4, mimo swoich warunków, mimo małego zasięgu. No to pokazuje, że jest w stanie nokautować zawodników, który mi nie był faworytem przed zestawieniem ich. Wiesz co, on zasięgu rąk nie ma takiego krótkiego, no nogi ma tylko krótkie. Tułów ma długi, ręce ma długie, więc on nie jest taki, wiesz, ja mam 1,80 m, tak, w tej kategorii, on może być centymetr albo dwa niższy ode mnie, więc to jakby nie jest dużo. No ma taki styl walki, wiesz, bije się i każdy, kto z nim próbuje pójść na techniczną wymianę, no to przegrywa, no tym bardziej, że jest, mówię, małe krępy, bardzo szybki, duże plece ma i dlatego jest niebezpieczny. Dobrze, no może za dużo wagi robił, tak, wcześniej i rzeczywiście, wiesz, odbijało mu się to na plus. Takie, wiesz, jojo trochę, jak to się mówi. No i zdecydował, żeby pójść w kategorię wyżej i bardzo dobrze zrobił. No odnajduje się, ale zawsze na jakiegoś kozaka znajdzie się kozak, tak jak, wiesz, walczył tutaj o pas z Pawłem Pawlakiem i przegrał. No właśnie, a propos Pawła Pawlaka, to obaj z nim walczyliście i patrząc korespondencyjnie na te pojedynki, no to ty wypadłeś z Pawłem lepiej. Wiadomo, że mówi się o tym, że styl robi walkę i tak dalej, ale czy wyciągnąłeś jakieś wnioski z tej jego walki z Pawlakiem i swojej walki z Pawłem, bo pewnie coś można tam znaleźć. Wiesz co, no tutaj można powiedzieć, że no wiadomo, no z Pawłem no wyciągnąłem inne związki, wiesz, tam... Jezus, zacząłem się. Co wyciągnąłem z wnioski, wyciągnąłem z walki z Pawłem, wiesz, inne, no bo to ja się z nim biłem. No Romanowski jest innym zawodnikiem i Paweł tutaj wykorzystywał, no jak najlepiej potrafił swoje atuty, żeby go trochę, wiesz, zmęczyć, trochę go zacząć się ranić i tak naprawdę nie dać się trafić i nie pójść z nim na tę wymianę. No i wiesz, Paweł Pawlak bardzo dobrze to robi, także on jest tak wszechstronnym zawodnikiem, że nie wiadomo skąd, kiedy, co i jak, bije dobrze, precyzyjnie i na tyle, żeby cały czas, wiesz, tam przeszkadzać zawodnikowi, a w końcu gdzieś go tam później w którymś będzie dopaść i go ubić. Dlatego też może ta walka inaczej ze mną, a z Romanowskim wyglądała, no bo jesteśmy innymi zawodnikami, mamy troszeczkę, wiesz, inny styl.
inaczej się bijemy, no i walka walce nierówna. Paweł Pawlak, co tak się słyszałeś? No, ty tam patrzysz tak też w ten kajecik. Paweł Pawlak, Michał Materlak, to jest twoim faworytem, bo znowu miałeś okazję z obydwoma tymi zawodnikami się mierzyć w przyszłości. Słaby jestem, przegrałem, biją się z obydwoma, przegrałem. No wiesz co, Michała nie wolno oczywiście skreślać. No tutaj dla mnie trochę większym faworytem jest Paweł, z racji tego, że potrafi właśnie do każdego zawodnika się dostosować i ma niekonwencjonalny styl i potrafi bić wszystkim i wszędzie. No zobaczymy, no Michał, no wiesz, no jest starym wyjadaczem, jest starym lisem. Ma potężną prawą, wiesz, tylną rękę, którą uśmierca zawodników. I wygrał z zawodnikami, z którymi był też, wiesz, skazywany na porażkę. I z racji tego, że raz na walce wygląda lepiej, raz gorzej, to pewnie mówię jakby wiek, wszystkie jego operacje, kontuzje, wiesz, jego ta cała przeszłość, kariera sportowa. Jeżeli jest, wiesz, w dobrym stanie, dobrze się przygotowywuje i nic mu nie dolega, no to będzie bardzo niebezpieczny. No tutaj jakby troszeczkę więcej stawiam na Pawła Pawlaka. Ale to może być w dwie strony walka. Myślisz w ogóle o rewanżu z Michałem Materlą? Bo dość na wczesnym etapie kariery podjąłeś wyzwanie, wtedy kiedy Michał był w swoim prime, można powiedzieć. Czy gdzieś ten rewanż chodzi ci po głowie? Wiesz co, po walce lipcowej, tak jak gdzieś tam Michał wcześniej wygrał, ja też wygrałem, tak naprawdę myślałem, że już teraz to się stanie i ta walka rewanżowa po tych 4 czy 5 latach przyszłaby. No ale wiesz, tu federacja trochę miała i ma inne plany wobec Michała. Widocznie, wiesz, tak miało być. A mówię, że fajnie jakby wszystko się poukładało w ten sposób, że gdzieś tą walkę ja wygrywam tutaj z Tomkiem Romanowskim, wiesz, strzelam, nie wiem, wygrywa Michał i można, wiesz, na nowo napisać super historię i po kilku latach zrobić gigantyczny rewanż w walce o pas. Tak może być i to by było całkiem niezłe rozwiązanie, no bo znowu by się coś napisało nowego i fajnie by to wyglądało. Albert w wielkim stylu wrócił ostatnio, znaczy wrócił w wielkim stylu. No naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Może kilka słów na temat jego występu, no bo to był naprawdę koncert w jego wykonaniu. Wiesz co, Albert przede wszystkim był bardzo dobrze przygotowany, bo tak naprawdę zrobił dwa przygotowania w jednym. Bo też jakby miesiąc czy półtora miesiąca wcześniej bił się też na innej gali, gdzie tam już zrobił przygotowania, a tutaj pociągnął to dalej, tak jakby bez przerwy, więc naprawdę był w mega formie, mega sztosie, bo nawet miałem okazję z nim z 3 tygodnie temu zrobić jakiś ostatni sparring i był bardzo, bardzo twardy, bardzo pewny siebie, wiesz, dobrze bijący i to pokazał też w walce, także brawo dla Alberta, no bo też już był, wiesz, miał te swoje porażki, już był gdzieś tam jedną nogą na wylocie z federacji, także tutaj też jakby, wiesz, ukłony i podziękowania pewnie dla federacji. Albert słał, że go, nie, wiesz, jakby nie zostawili, jest dobrym zawodnikiem, lubianym w tym miejscu, zwłaszcza kiedy gale są, odbywają się w Radomiu. No i wiesz, i pokazuje, że potrafi gdzieś tam dalej być, wiesz, jakby cały czas w tej rywalizacji i rywalizować z zawodnikami w naszej kategorii, a jest ich sporo, bo co gala odgrywamy nowe nazwiska, tak jakby nawet teraz Kuberski, który wygrał, wiesz, z Leśko, który bił się już tutaj dla KSW i wiesz, z bardzo, bardzo dobrej i silnej strony się pokazał, także to są, wiesz, kolejni zawodnicy, którzy gdzieś tam gryzą nam po piętach. No właśnie dobrze, że wspomniałeś Piotra Kuberskiego, bo o nim chciałbym słówko zamienić. Srogi debiut i jak gdzieś widziałem ankietę wczoraj, z kim mógłby się zawalczyć teraz, to zestawiają go na przykład z Radkiem Paczuskim, że to by było dobre zestawienie. Jak ty byś widział taką walkę? Wiesz co, całkiem niezłe. Całkiem niezłe, dlatego że to mówię, to już jest po jednej walce. Wygrał z Leśko. Leśko gdzieś tam wysoko też jest, już wyżej na tych kartach, gdzieś tam w rankingu jest. Tak samo Radek jeszcze jest. No i tutaj mówię, wchodzi Kuberski, no wiesz i można powiedzieć, że taki zapaśnik, no po Zankosu, Ankos zapasy Poznań, wiesz, widać, że spokojnie, bardzo dobrze bijący, wiesz, wzrostem, jakby, wiesz, zasięgiem jest podobny,
tutaj, wiesz, jakby doradka, no bo to są wysocy zawodnicy, także myślę, że była to ciekawa walka, no bo wiadomo, Radek jest bardzo szybki, bardzo dobrze kopie, bardzo dobrze bije, a widzieliśmy teraz walkę Kuberskiego, to spokojnie, powolutku, jak on to powiedział, jak dieselek, ale ma widać cegówkę w ręce i każdy cios dostany od niego, no może gdzieś tam, wiesz, mocno napsuć zdrowia zawodnikowi, przeciwnikowi. Wracając do Ciebie, Damian, była propozycja walki w ogóle ze Scottem, bo gdzieś słyszałem w kuluarach, że to było takie pierwotne zestawienie dla Ciebie, ta propozycja walki ze Scottem. To prawda czy plotki? Ja pierwszy słyszę. Nie miałem jakby żadnego sygnału, żeby zestawić mnie ze Scottem. Ja mówię, pierwszą propozycję, jaką dostałem, no to był albo rewanż z Blizem, albo walka z Michałem Anterlą, nie? Dopiero po jakimś czasie, wiesz, zadzwonił Voice of i powiedział, dobra, Damian, jest to Tomi Romanowski i tu się bijesz w grudniu z nim. Z Blizem to jeszcze przed tym, jak do PFL-u przeszedł? No chwilę przed tym, bo później tak naprawdę gdzieś tam przyszła informacja, że tam jakby odszedł, albo został oddalony od federacji. Jak w ogóle idzie współpraca między Nemesis a Unique, bo dość często się miksujecie, ciężko mi jest nawet czasami złapać, gdzie wy będziecie, bo piszecie godzinę, równie dobrze może to być Skra, równie dobrze to może być Unique. Jak idzie ta współpraca między klubami, tak z Twojej ocenie? Wiesz co, no, każdy zawodnik z danej kategorii no, jakieś tam ma swoje przygotowania, więc wiesz, jakby zawodnicy z Unique'a gdzieś tam skupiają się na pracy u siebie w klubie, tym bardziej, że tam głównym trenerem teraz jest też nasz trener Bartek Fabiński, Robert Joczy jeździ tam z Bartkiem, więc jakby wiesz, trzymają ten klub w rydzach, ale to z drugiej strony trochę nas połączyło, jakby bardziej zawięziło nasze takie, wiesz, zwęziło więzi, bo wiesz, każde jakieś tam przygotowania, czy pomoc zawodnika, czy tak jak dzisiaj były sparingi u nas na Skrze, no to zawodnicy przygotowywujący się do swoich walk z Unique'a przyjeżdżałem tutaj na sparingi, także myślę, że to jest, wiesz, fajna współpraca. Ona na początku trochę może lepiej nawet wyglądała, może więcej tej pracy było, bo tak było tak, że raz w tygodniu oni przyjeżdżali do nas, raz w tygodniu przyjeżdżaliśmy my, no ale z racji tego, że wiesz, tutaj mamy dużo walk, wiesz, dużo zawodników co chwilę przygotowuje się na galę, no to wiesz, jakby Krzysiek tutaj dogadał się z trenerami z Unique'a, że jakby tylko łączymy się na sparingach i ewentualnie wtedy, kiedy zawodnik będzie potrzebował pomocy, tak jak Albert potrzebował, wiesz, jakby pomocy chłopaków, no to można powiedzieć, że wiesz, pół tygodnia był tu, a pół tygodnia trenował w Unique'u, także wiesz co, fajna współpraca, bo to zawsze jest wymiana tak naprawdę zawodników bardziej stójkowych, no bo klub jakby wiesz, tradycje ma stójkowe, MMA robią tak naprawdę od niedawna i wiesz, no i tutaj wymieniamy się, no bo też mamy dobrych zawodników, no i tyle. Co poza sportem, Damian, bo nie samym MMA żyjesz, czy jakieś ciekawe projekty na rok 2024 się szykują takie pozasportowe, nie wiem, może coś związanego z motocyklami. Wiem, że Jurek z jakimś projektem ma wyskoczyć dużym odnośnie motocykli, bo wiem, że coś mi mówił, że musi trochę wagi nawet zrobić do tego projektu i coś wstępnie mówił, że zaprasza, nie wiem, czy masz jakieś informacje, co się będzie działo u Ciebie, jak to wygląda. Wiesz, to są plany oczywiście na kolejny rok. Tutaj ja tutaj bardziej mówię o Ducati Polska i Ducati Liberty Motors w Piasecznie. Będąc twarzą i ambasadorem, na pewno coś pojawi się nowego, ciekawego. No i mamy w przyszłym roku znowu jakby taki światowy event, czyli WDW, World Ducati Week, który odbędzie się przy końcówce lipca, więc wszyscy będziemy się na pewno zbierać do tego eventu i albo będziemy znowu wycieczkę robić przez Austrię i Włochy, przez Alpy, Dolomity, żeby dojechać na miejsce, ale tu już mówię, będzie super organizacja, bo cały jakby przedstawiciel Ducati Polska, Krystian, już tutaj ma tutaj wszystko zagwarantować i oczywiście też jakby pomagam w tym projekcie, żeby powstał, wiesz, żeby wszyscy gdzieś tam w jednym hotelu byli, powstał namiot, żebyśmy się zapakowali w tira, ci co nie chcą jechać na motocyklach, żeby tam zwieźć motocykle, tam robić wycieczki. I myślę, że to będzie takie największe święto, a i jak zawsze co roku na pewno będę na szkoleniach Ducati, tutaj Polska, które są co roku i szkolą jakby, wiesz, doświadczonych, ale też nowych użytkowników tej marki i szczerze polecam, bo naprawdę można się dużo nauczyć, gdzie później
ktoś, kto jeździ na motocyklu, zbiera, wiesz, duże doświadczenie i dobrą naukę i potrafi się później gdzieś tam na ulicy zachować. A co do jakby jeszcze tak moi, jakby prywatnie, no to tak, nie wiem, zobaczymy, co wszystko w praniu wyjdzie. Jesteś z tych, co będą jechali na kołach tam, czy motocykl na tirze? Wiesz co, ja bym chciał na kołach, nie? Jednak to jest przeżycie, to są widoki, których człowiek nie widzi, to są przygody na drodze, wiesz, ze zwierzętami, czy nawet psujące się maszyny, czy wiesz, jakieś awarie, czy przestanki na przykład na granicy, bo ktoś dokumentów zapomniał i później trzeba kombinować, co zrobić mniej legalnie bądź legalnie, żeby przekroczyć granicę, także wiesz, jakieś tam wycieki, oleje, łapanie gum, to są bardzo fajne sprawy, z którymi wiesz, musimy sobie radzić i sami, albo całą taką, nie wiem, kilkuosobową ekipą, którą jedziemy. No i mówię, to jest super przeżycie, które ktoś, kto jeździ motocyklem, to bardzo dobrze wie, o czym mówię i serdecznie polecam tak samo, nie? To są fajne przeżycia z perspektywy czasu, powspominać za jakiś czas, bo w tamtym momencie, gdy to się dzieje, to z reguły są nerwy. Natomiast tak, a propos dokumentów na granicy, to zdarzyło mi się kiedyś, że cofnęli nas z granicy chorwacko-węgierskiej i musieliśmy z powrotem do Polski wrócić po dokumenty. My byliśmy na węgiersko-rumuńskiej granicy i powiedzieli tak niemiło, żebyśmy się wracali do Polski, nie? O 22:00 ciemno było i zaczęło się robić zimno, a do najbliższego hotelu chyba wtedy też mieliśmy za 40 czy 50 kilometrów. Ale udało się. Dokumenty przyjechały, my przez granicę też przyjechaliśmy, także mieliśmy tylko taki, wiesz, 2 dni gdzieś tam przestoju w hotelu, ale fajna przygoda. Ostatnie pytanie, Damian. Plany sportowe na rok przyszły. Ile walk chciałbyś tak docelowo stoczyć? Teraz walczysz w grudniu, więc pewnie kolejna możliwa walka to jest marzec, kwiecień albo nawet maj. Jak to wygląda? Wiesz co, no nie mam kontraktu podpisanego z federacją, więc dogaduję się z organizacją Fame MMA. Myślę, że 4 walki zrobię. Żartuję, dobra, mam was, nie? Nie, żartuję. Co? Cały czas federacja KSW, mocno sportowo. Czuję się jeszcze na tyle zdrowy, żeby się bić, żeby rywalizować i mam nadzieję, że w przyszłym roku rzeczywiście dojdzie do tej walki bardzo bliskiej o pas, albo gdzieś tam o pas, jakbym wygrał teraz z Tomkiem. Co mogę tylko zdradzić, że jeszcze zdradzę tylko tyle, że najbliższe jeszcze kilka walk jestem dla Federacji KSW i jak dobrze pójdzie, to 3 walki w roku robię. No to trochę nabrałeś mnie z tym kontraktem, szczerze mówiąc. Zastanawiałem się, jak to długo ciągnąć. Mógłbym tak powiedzieć i nie powiedzieć, że to jest żart, więc mogłoby się to echem odbić. Mogłoby, wiesz, jakie tam komentarze od razu by pewnie były. Szanowni Państwo, Damian Janikowski był moim rozmówcą. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dzięki, aleluja. Trzymajcie kciuki i widzimy się w grudniu w Gliwicach na walce.